Dziś w pierwszej godzinie programu naszym gościem jest Grażyna Woźniczka, filolog, kulturoznawca i latynoamerykanistka, współtwórczyni kieleckiego biura Polka Travel, autorka przewodnika Pascala Kostaryka. Dzień dobry pani, pura vida. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i również witam pozdrowieniem z Kostaryki, pura vida. I właśnie do Kostaryki powracamy po 2 tygodniach, bo to oaza szczęścia, wydawałoby się raj na ziemi, można by powiedzieć nawet, że piękne miejsce do życia. Tak, dokładnie. Piękne miejsce do życia, ponieważ mamy tam wszechotaczającą przyrodę, różne piętra roślinności, jeden z największych bioróżnorodności na świecie, o czym wspominaliśmy 2 tygodnie temu. No i 2 wybrzeża Oceanu Spokojnego, Oceanu Atlantyckiego, piękne plaże, więc tylko tam mieszkać, tylko tam żyć. Kostaryka słynie z wyśmienitej kawy eksportowanej na cały świat. Kawa przybyła tam z Jamajki w 1779 roku. Tak, z Jamajki i z Kuby. Pierwsze sadzonki tam dotarły i wtedy jeszcze nie było takiego mocnego zainteresowania kawą w Kostaryce. Powstały wtedy niewielkie plantacje, natomiast ten wielki boom tak naprawdę rozwinął się w połowie XIX wieku. Wtedy narodziło się zapotrzebowanie na kawę w Europie, dlatego że masowo zaczęły powstawać kawiarnie, eleganckie kawiarnie i w salonach europejskich również kawa stała się jednym z najmodniejszych napojów. Dlatego też zaczęto coraz częściej sprowadzać ziarna kawy z Ameryki Południowej. No i potrzebowano dobrych dostawców i kawę dobrej jakości. Co jest ciekawe, to ta kostarykańska kawa, czyli te pierwsze plantacje, które rozwijały się, one wędrowały do Europy w bardzo dziwny sposób, dlatego że najpierw transportowano je do Chile, a Chile dopiero trafiały do Europy, także dosyć skomplikowana droga i trafiały głównie do Wielkiej Brytanii. Natomiast w XIX wieku, jako że tamtejsi mieszkańcy, bogaci mieszkańcy zaczęli w tym węszyć dobry interes, to również rząd odpowiedział na to zapotrzebowanie z Europy, na zapotrzebowanie z Chile i opracował taki program, iż każdy mieszkaniec, który zechciałby obsadzić tereny ziemi kawą, otrzymał taką ziemię od państwa. To właściwie na podstawie tego dekretu zaczęły się rozwijać pierwsze duże plantacje, a jako że szybko zorientowano się, że jest to bardzo lukratywny interes, to plantacje powstawały na masową skalę. No i tak plantatorzy kawy bogacili się, ta kawa trafiała zarówno do Europy, tak jak mówiłam, przez porty w Chile, później przez porty również amerykańskie, następnie Ameryki Środkowej, no i sami plantatorzy bogacili się. Dzięki kawie tak naprawdę rozwinęło się San Jose i wiele pięknych pałaców, rozwinęły się teatry, dlatego że tak jak rozmawialiśmy 2 tygodnie temu o San Jose, na przykład pierwszy teatr powstał z potrzeby eleganckich rodzin, eleganckich dam właściwie, na to, żeby pójść do teatru wzorem innych dam z Europy czy Stanów Zjednoczonych. No i właśnie plantatorzy kawy zaczęli inwestować nie tylko w piękne pałace, nie tylko w fantastyczne posiadłości, ale też w rozwój miasta i w instytucje kulturalne. Także można by powiedzieć, że bogactwo San Jose, również jedna z pierwszych oświetlonych ulic na świecie, to wszystko zostało sfinansowane z kawy. Kawa do dzisiaj jest jednym z głównych produktów tego kraju. Jest specjalny instytut, który reguluje jakość kawy. Kostaryka ma idealne warunki do jej uprawy, dlatego że w środkowej części znajdują się góry, natomiast kawa te najlepsze warunki ma między mniej więcej 800 metrów nad poziomem morza, a 1400, no i taki idealny właśnie klimat, jak występuje w Ameryce Środkowej. W Kostaryce uprawia się tylko arabikę, nie wolno uprawiać robusty, zresztą większość Ameryki Południowej i Środkowej, jeśli uprawia kawę, to uprawia arabikę. Robusta jest bardziej typowa dla Afryki. I w Kostaryce uprawia się jedne z najbardziej szlachetnych odmian. Podobno na wysokości 1370 są te najlepsze warunki do uprawy kawy. No i właśnie 65% uprawianej kawy w Kostaryce to jest ta kawa najwyższej jakości. Taki najsłynniejszy region to jest region Tarasu i San Marcos de Tarasu to są plantacje, które słyną na całym świecie jako właśnie ta jedna z najlepszych kaw, zdecydowanie znajdująca się w pierwszej dziesiątce. No i to jest też ciekawe, że ta kawa jest tak bardzo ważna, że nawet powstał specjalny zawód katadora, który to ma na celu sprawdzać jakość kawy. Czyli tak jak w Europie mamy
enologów, czy w ogóle na świecie mamy enologów w przemyśle winiarskim, czy w przemyśle parfumiarskim mamy tak zwanych nosów, to w świecie kawy kostarykańskiej mamy katadorów. 5 lat studiów trzeba odbyć, żeby przygotować się do zawodu i następnie taka osoba zarówno kontroluje plantację, ale przede wszystkim określa jakość ziaren. No i też warto wspomnieć o samym parzeniu kawy w Kostaryce, bo przebiega on zupełnie inaczej. Ja pamiętam, to było takie jedno z moich wielkich rozczarowań, kiedy zaczęłam podróżować do Ameryki Południowej, Środkowej, wydawało mi się, że tam pije się espresso, podobnie jak we Włoszech, w Europie. Natomiast espresso tak naprawdę stało się popularne w ostatnich latach. Tam raczej pije się kawę typu americano. Natomiast w Kostaryce od lat, od XIX wieku, parzono kawę przez bawełniany filtr, który ma kształt takiej trochę, można by powiedzieć, skarpetki dziecięcej, zawieszanej na drewnianym stelażu. I przez ten filtr bawełniany ta kawa przecieka do dzbanka czy do filiżanek. I tak do dzisiaj w wielu domach czy w wielu kawiarniach tradycyjnych parzy się kawę i tak właśnie parzoną kawę pije się w wielu kawiarniach, również tych tradycyjnych kawiarniach. Kawa jest absolutnie jednym z najważniejszych produktów do dzisiaj i generuje też dosyć ważny procent dochodu narodowego tego kraju. Kostaryka słynie też z pysznej czekolady. Rośnie tam jedna z najszlachetniejszych na świecie odmian kakaowca. No i zajmuje drugie miejsce po Ekwadorze w produkcji bananów. I tu znowu ciekawa sprawa, dlatego że kiedy mówiliśmy o kawie, to trzeba powiedzieć, że kawa tak naprawdę sprowokowała też uprawę bananów. Jak to się stało? Kiedy zaczęły powstawać plantacje kawy, no to oczywiście, że ta kawa musiała dotrzeć do portu, bo tylko drogą morską mogła wędrować, czy to tak jak wcześniej wspomniałam, do Chile, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Europy. Żeby tam trafiła, to potrzebne były drogi i początkowo wożono takimi kolorowymi wozami, które dzisiaj stanowią taki szalenie ciekawy element rękodzieła. Można zresztą zobaczyć w galerii, bo takie zdjęcia umieściliśmy. Natomiast było to dosyć karkołomne i dosyć długo trwało. Dlatego państwo postanowiło zainwestować w kolej łączącą San Jose, okolice San Jose, gdzie znajdowało się wiele plantacji kawy, z portem w Limón. I do tego przedsięwzięcia zaproszono amerykańskich inwestorów i jednym z nich był niejaki pan Kate, Manor Kate oraz Henry Makes. Oni zainwestowali w tą kolej, zwłaszcza Manor Kate, ale szybko się okazało, że jest to dosyć taka inwestycja, można by powiedzieć, trudna, która wymagała ogromnych nakładów finansowych. Pierwsza sprawa to był problem z pracownikami. Otóż tereny, przez które miała przebiegać linia kolejowa, to są tereny raczej gorące, tropikalne. W tamtym czasie rozwijało się wiele chorób i ludność nie wytrzymywała trudnych warunków pracy przy budowie kolei. Dlatego też sprowadzano między innymi właśnie ludność pochodzenia afrykańskiego, o czym wspominaliśmy 2 tygodnie temu. I ta kolej, no jakoś zaczęło to szybciej tutaj przebiegać, ta jej budowa, ale szybko też kończyły się środki finansowe. I wtedy też Manor Kate zwrócił się do rządu kostarykańskiego, ażeby pozwolił mu na, można powiedzieć, wspomożenie tej jego inwestycji i odkupił za niewielkie pieniądze tereny wzdłuż kolei i postanowił tam sadzić banany. Pierwsze sadzonki sprowadził z Francji i tak zaczęto sadzić banany. Krótko po tym zaczął je transportować do Nowego Orleanu. Następnie wszedł w spółkę, znaną spółkę amerykańską Boston Fruit Company i stworzono jedną z najsłynniejszych spółek, która handlowała owocami i stworzyła też pojęcie republik bananowych, bo od Kostaryki się zaczęło, ale potem poszło przez Nikaraguę, Honduras, Salwador, inne państwa, gdzie powstawały te plantacje. Stworzył Manor Kate spółkę United Fruit Company. Tak powstały pierwsze plantacje bananów i rzeczywiście zaczęły przynosić ogromne dochody, ale też były, można by powiedzieć, takim zarzewiem wielu konfliktów, dlatego że pracownicy przy plantacjach byli bardzo słabo opłacani. Stąd pierwsze strajki, pierwsze problemy z pracownikami powstawały w związku z buntami na plantacjach bananów i z walką o lepsze zarobki. Następnie po tych właśnie strajkach kolejnym problemem okazała się ochrona środowiska, ponieważ te plantacje wymagały ochrony przed insektami, więc zaczęto używać przede wszystkim takich plastikowych, ogromnych worków na ochronę bananów i te worki lądowały w morzu,
a tym samym później między innymi powodowały wyginięcie populacji czy zmniejszenie populacji żółwi, które po prostu się dusiły przez te worki. Także banany mają swoje dobre i złe strony. Na terenie Kostaryki uprawia się mnóstwo odmian bananów, od takich malutkich do bananów warzywnych, z których robi się chipsy, które traktuje się jako warzywa. I do dzisiaj jest to jeden z ważniejszych właśnie tych kolejnych środków, które stanowią o dochodach Kostaryki. Kostaryka stała się ekologicznym rajem na ziemi, wzorem do naśladowania. Już w 2018 rząd Kostaryki pochwalił się, że kraj zasilany jest przez 300 dni wyłącznie energią pozyskaną z odnawialnych źródeł. Dokładnie. Kostaryka, tak jak mówiliśmy, jest to raj ekologiczny. Dwa tygodnie temu opowiadaliśmy tutaj bardzo dużo o ekologii, że ma ona ogromne znaczenie, no i parki narodowe. Natomiast jest to kraj, który ma ogromny potencjał do tego, żeby wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych i właśnie w sposób ekologiczny. Dlaczego? Dlatego, że jest to duża ilość górskich rzek, następnie wulkany i również silne wiatry wiejące od strony jednego czy drugiego wybrzeża. Dlatego Kostaryka postawiła na energię pochodzącą ze źródeł geotermalnych, na hydroelektrownie, no i na te ogromne właśnie wiatraki, elektrownie, które pozyskują energię z wiatru. I 2015 rok był takim rokiem, kiedy Kostaryka postanowiła wykorzystać tylko te źródła i udowodnić na całym świecie, że można pracować na źródłach odnawialnych. I wtedy znalazła się tak naprawdę na pierwszych stronach wszystkich gazet, pokazując, że jest to możliwe. To był, można by powiedzieć, taki fenomen na skalę światową, ale też trzeba pamiętać, że właśnie z jednej strony Kostaryka nie ma bogactw mineralnych, z drugiej strony ma wszystkie te potrzebne środki, czyli źródła, żeby taką energię wytwarzać. Co więcej, rachunki mieszkańców Kostaryki w wyniku właśnie tego eksperymentów spadły o 15%. I to przekonało bardzo wielu mieszkańców, że warto jednak stawiać na ekologię, a sam rząd postanowił do 2021 roku przejść na wytwarzanie energii tylko ze źródeł odnawialnych, tylko ze źródeł ekologicznych i zrezygnować z wszelkich innych źródeł energetycznych. Także pod tym względem Kostaryka znowu tutaj świeci przykładem. I też warto wspomnieć, że pieniądze na ekologię to są te pieniądze, które pochodzą z tych funduszy, których nie wykorzystuje się na wojsko, bo tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu, to jest kraj, który pod koniec lat 40. po wojnie domowej zrezygnował z posiadania wojska i przeznaczył te pieniądze na edukację i na ochronę zdrowia. I jeszcze warto wspomnieć też, że w Kostaryce ta ochrona przyrody, ona się przejawia też w takich codziennych nawykach, do których się próbuje przekonać mieszkańców. Na przykład od lat, ja pamiętam, że już dobrych kilka lat temu, kiedy wchodziło się tam do supermarketu, to torby były tylko produkowane z jakichś odpadków z kukurydzy, czyli były ekologicznymi torbami, także nie używano plastikowych toreb, że na przykład napoje gazowane były do kupienia w szklanych i plastikowych butelkach i te w szklanych były znacznie tańsze. Na przykład w Monteverde, które jest takim najbardziej ekologicznym rejonem, we wszystkich hotelach, we wszystkich lodżach były nawet w pokojach hotelowych kosze, które były podzielone, prawda, w zależności od tego, na co były przeznaczone, czyli była segregacja śmieci od poziomu pokoju hotelowego, co też było szalenie interesujące. No i jeszcze warto wspomnieć o jednym programie. Kostaryka od kilku dekad ma ogromny problem z wylesianiem i z zniszczeniem lasów. Dlatego też rząd kostarykański i wszelkie organizacje ochrony przyrody, żeby zachęcić rolników do tego, żeby jednak nie niszczyli lasów, a żeby wręcz zadrzewiali i tworzyli nowe lasy, żeby właśnie zalesiali, to daje duże dotacje, zwłaszcza hodowcom bydła, żeby nie tworzyli pastwisk, tylko tworzyli lasy. I w ten sposób właśnie zagospodarowali tereny. I ten program całkiem nieźle się sprawdza. W chwili, kiedy tak dużo mówi się o ochronie Ziemi, o ochronie naszej planety, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje, w kontekście pandemii, w kontekście tego, że kiedy
ograniczono ruch lotniczy, ruch samochodowy, to planeta odżyła. To są to naprawdę bardzo cenne inicjatywy i Kostaryka jako taki mały kraj, który wydawałoby się jest republiką bananową, raczej krytykowaną. To jest to kraj, że nie dość, że właśnie nie ma wojska, to jeszcze te środki przeznacza na ochronę zdrowia i przede wszystkim na ekologię. W Kostaryce występuje 1400 gatunków drzew, 800 gatunków paproci, tych paproci jest więcej niż w całej Ameryce Północnej. Dwa tygodnie temu byliśmy w wielu ciekawych miejscach w Kostaryce, ale nie w Lancaster Garden, gdzie mamy ponad 800 gatunków orchidei. W ogóle w Kostaryce jest wiele zachwycających ogrodów. Tak, dokładnie. Ogród, o którym pan wspomniał, został założony przez takiego pasjonata botanika. Znajduje się w niedaleko San Jose, niedaleko Kartago i rzeczywiście ma imponującą kolekcję orchidei, stowczyków. Zresztą to jest jeden z tych krajów, gdzie ta największa różnorodność orchidei też występuje. Zaraz po Kolumbii i Ekwadorze. To jest ten rejon, gdzie storczyki mają fantastyczne warunki do rozwoju. I od miniaturowych do naprawdę dosyć rozłożystych. Podobnie tak jak pan wspomniał tutaj o tych paprociach czy ptakach. Właśnie paprocie czy ptaki to właśnie taka ciekawostka, że w małej Kostaryce jest ich więcej niż w całych Stanach Zjednoczonych czy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I to też taka zaskakująca wiadomość. Polak Józef Warszewicz prowadził w Kostaryce badania biologiczne. Zgromadził i opisał wiele gatunków storczyków. Kostarykańską florę badał w 1877 Polak Henryk Polakowski. Napisał pierwszą książkę o roślinach Ameryki Środkowej. Trochę więcej o związkach Polski z Kostaryką. W naszym kraju urodził się kostarykański minister mieszkalnictwa Cristóbal Zawadzki, a najbardziej znaną osobą z polskimi korzeniami był Teodoro Picardo Michalski. Postać dosyć ciekawa i można by powiedzieć z jednej strony pozytywna, z drugiej strony negatywna, taka bardzo kontrowersyjna, jeśli chodzi o Kostarykę. Może zacznę od jego matki, bo już... Z Krakowa. Tak, że pani Jadwiga, matka późniejszego prezydenta, wyszła za mąż za lekarza pochodzącego z Kostaryki i pani Jadwiga Michalska przez Londyn trafiła właśnie do Kostaryki. Sama zresztą skończyła studia medyczne i była takim lekarzem podróżującym, dlatego że do dzisiaj w niektórych opracowaniach o Kostaryce można znaleźć wzmianki o doktor Polce czy doktor Europejce, która przejeżdżała z miasteczka do miasteczka i leczyła ludzi. Także ona była takim lekarzem u podstaw, która nie tylko koncentrowała się na leczeniu w szpitalu, ale starała się dotrzeć również do mniejszych miasteczek i dzielić się tą swoją wiedzą i pomagać lokalnym mieszkańcom. No i oczywiście taka rodzina musiała zainwestować w dobrą edukację swojego syna. Mieli właśnie jednego syna, Teodora. On już jako młody człowiek zaczął bardzo szybko robić karierę i przede wszystkim najpierw w szkolnictwie, bo jego wykształcenie było głównie pedagogiczne i zresztą opracowywał różne reformy szkolnictwa, nowe programy szkolnictwa, ale też z racji właśnie biegłej znajomości kilku języków był często wysyłany na delegacje międzynarodowe i między innymi podczas jednej z takiej podróży międzynarodowej trafił do Warszawy, także znał kraj pochodzenia matki, kraj swojego pochodzenia, podobno nawet mówił dobrze po polsku dzięki mamie, która właśnie tam od maleńkości mówiła do niego po polsku, także był człowiekiem właśnie pod tym względem językowym, właśnie dwujęzycznym od urodzenia. Wdał się bardzo szybko w politykę, między innymi właśnie trafił do parlamentu, później do rządu i był prawą ręką jednego z prezydentów, to był Rafael Angel Calderón Guardia, prezydent, który rządził na początku lat 40. i później, jako kontynuator jego myśli, wygrywa kolejne wybory. Ale wtedy Kostaryka przeżywa ten taki właśnie bardzo burzliwy okres w związku ze strajkami pracowników bananów, w związku z tym, że właśnie w latach 40. między innymi zaczęła się walka o ziemię w Ameryce
Ameryce Środkowej, niedaleko właśnie w Gwatemali, w Nikaragui, zaczęły być coraz większe tarcia pomiędzy partiami. Odzywały się coraz częściej głosy też socjalistów, komunistów. No i tak właśnie w latach 40. zaczęły się te wszystkie problemy na tle politycznym, zaczęły się ścierać i to w okresie prezydentury Teodoro Michalskiego. To doprowadziło do tego, że wcześniejszy prezydent, który był przeciwnikiem komunistów, kiedy właśnie komuniści zaczęli dochodzić do władzy w Kostaryce, zaczął naciskać na Michalskiego, żeby ten unieważnił wybory. No i niestety to było przyczynkiem do wojny domowej, która wybuchła pod koniec lat 40. I zwolennicy Michalskiego przegrali tę wojnę domową. On sam musiał uciekać z kraju, wyjechał do Nikaragui. No i tu zaczyna się jeszcze bardziej jego kontrowersyjny epizod w życiu, dlatego że tam związał się ze słynnym dyktatorem Anastasio Somozą Garcia, z rodem Somozu, którzy byli odpowiedzialni za tragedię Nikaragui i był jego sekretarzem, zresztą w Nikaragui zmarł. Ale do dzisiaj Michalskiego się wspomina, natomiast jego właśnie następca w wyniku tejże wojny domowej, właśnie José Figueras Ferrer, taki właśnie jeden z najbardziej też zasłużonych prezydentów, postanowił zlikwidować wojsko, żeby nie doprowadzić więcej do tego typu tragedii. Także to właśnie Michalski rządził krajem właśnie na styku tych wszystkich burzliwych przemian. W 1856 kontyngent polskich żołnierzy i oficerów trenował u boku armii kostarykańskiej w walkach przeciwko Williamowi Walkerowi, o którym wspomnieliśmy dwa tygodnie temu, a w 1865 Kostaryka miała być schronieniem dla Polaków uciekających z kraju przed powstaniem styczniowym. Planowano założyć tu kilka polskich osad, ale wszystko skończyło się tylko na planach. Zresztą warto wspomnieć, że Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa generalnie dla Polaków w XIX wieku była takim, można by powiedzieć, azylem. Po upadających powstaniach wielu Polaków trafiło właśnie tam. Często trafiali przez Francję. Co prawda to zupełnie inny temat, ale większość naukowców pochodzenia polskiego, którzy studiowali we Francji, tak właśnie trafiło do Peru i odpowiedzialne było za rozwój intelektualny, inżynieryjny tego kraju. I to wszystko była właśnie ta historia po powstaniach XIX-wiecznych. Smaki Kostaryki. Niektórzy mówią, że to najmniej atrakcyjny element tego kraju. Ja się jednak z tym nie zgodzę, bo przede wszystkim warto wspomnieć, że to jest kraj, który ma ogromną różnorodność owoców. I na każdym kroku można spotkać właściwie takie stoiska, gdzie te owoce można kupić i jest mnóstwo takich owoców, które nam są kompletnie nieznane. Także pod tym względem choćby ciekawy kraj, ale też jeśli chodzi o samą kuchnię, to warto wspomnieć o takiej typowej potrawie, właściwie sztandarowej potrawie, która nazywa się malowanym kogutem, gallo pinto. Malowany kogut to jest potrawa, która pojawia się na śniadanie, na obiad i na kolację. Jest to ryż z fasolą. Dosyć dziwne połączenie jak dla nas, natomiast rzeczywiście jest to ciemna fasola gotowana z ryżem, dlatego ryż też nabiera tego ciemnego koloru i do tego kroi się odrobinę papryczki, takie małe papryczki. Rzeczywiście to wygląda jak taki kogut z czerwonym dzióbkiem i stąd się wzięła nazwa. Do gallo pinto serwuje się jajka, serwuje się banany, te właśnie banany warzywne smażone w formie takich placków i to jest taki typowy posiłek, często jeszcze kawałek mięsa, typowy posiłek, który jada się w tym kraju. Natomiast warto wspomnieć również o innym posiłku, to jest takie wszystko w jednym w garnku i potrawa, która nazywana jest popularnie żonkosiem. Dlaczego żonkosiem? Ponieważ mieszkańcy Kostaryki żartują sobie, że kiedy już ta kobieta upoluje sobie męża, to on biedak musi jadać to 7 razy w tygodniu, dlatego co do tego garnka wpadnie takiej gospodyni, to jest tam jedzone. I jest to kuchnia, która w dużym stopniu bazuje na warzywach, na owocach, banany pod wszelkimi postaciami. Właśnie mnóstwo tych owoców przetwarzanych w przeróżny sposób, na ciepło, na zimno. Jeśli chodzi o mięsa, to na wybrzeżu je się bardzo dużo ryb i często one tutaj są w takiej oprawie kokosowej. Natomiast w centralnej części tutaj mięso i tym najpopularniejszym jest drób, jest wieprzowina. Wołowina z kolei to są rejony Guanacaste, tam
bliżej granicy z Nikaraguą, tam są tereny hodowli. To są mleczne rejony, jak również mięsne rejony, więc tam jada się najlepszą wołowinę. Chciałabym tutaj wspomnieć o takich miejscach bardzo znanych w Kostaryce, które nazywają się Soda. To są takie bary, takie nasze bary mleczne, dosyć przystępne, jeśli chodzi o cenę, i tam można właśnie zjeść żonkosia, można zjeść gallo pinto. Tak naprawdę nie ma specjalnie menu, tylko co pani przygotuje danego dnia, to się jada. Właściwie w San Jose na każdym kroku takie sody można spotkać i można się tam żywić, także polecam, jeżeli ktoś nie chce wydawać dużych pieniędzy, to jest to taka domowa kuchnia przyrządzona przez lokalne panie, zresztą bardzo dobra. Jest też dużo wpływów niestety z północnej części Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, także niestety mieszkańcy Kostaryki też lubią fast foody i na przykład San Jose jestem zaśmiecone, ale w ostatnich latach chciałam powiedzieć, że coraz więcej też powstaje takich bardzo wysmakowanych restauracji, nastawionych przede wszystkim na zdrową kuchnię, na ekologiczną kuchnię, właśnie opartą na warzywach, na owocach. Natomiast ten, kto pojedzie do Kostaryki i chce zjeść coś najbardziej typowego, to zdecydowanie musi spróbować gallo pinto. W Kostaryce żyje ponad 10% motyli świata. Faktycznie raj, zieleń, dzika przyroda, pozytywne podejście do życia, piękne plaże. Chciałoby się spędzić wakacje wypełnione kąpielami w ciepłej, turkusowej wodzie. Jak pani sądzi, będzie to w tym roku możliwe? Trudno powiedzieć, dlatego że sytuacja w Ameryce Środkowej i w Ameryce Południowej jest o tyle bardziej skomplikowana, że w tych krajach są te różne oddolne ruchy społeczne i też większa potrzeba kontaktów, dlatego wiele rządów na tyle się zamknęło, nie tylko od zewnątrz, jak również od wewnątrz, że wręcz ta izolacja przebiega w ten sposób, że mieszkańcy mogą wychodzić raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, tylko zrobić najpotrzebniejsze zakupy po to, żeby właśnie obniżyć ilość osób chorych. Różnie się podaje te daty. Mówi się o końcówce roku, mówi się nawet, że jednak już jesienią wróci turystyka w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej. Ci bardziej pesymistycznie patrzący mówią dopiero o przyszłym roku, że tak naprawdę to wszystko ruszy. Miejmy nadzieję, że będzie to szybciej. Tak naprawdę Kostaryka pewnie sama się nie otworzy, będzie się musiała otworzyć Panama, bo pamiętajmy, że żeby do Kostaryki się dostać, to musimy się niestety dostać tam albo przez Panamę, albo przez Meksyk. Tak latają akurat samoloty z Europy, chyba że z Madrytu, gdzie mamy tylko bezpośrednie połączenie, natomiast wszystkie inne linie właśnie przez Meksyk czy przez Panamę, więc to wszystko jest zależne zwłaszcza od Panamy, od sąsiednich krajów, jak to będzie wyglądać. Natomiast ja polecam, to jest zarówno świetny kierunek dla rodzin z dziećmi, ze względu właśnie na te parki, na możliwość przygody, na te wszystkie właśnie zipliny, te rolki, którymi można zjeżdżać w koronach drzew, mnóstwo zwierząt na wyciągnięcie ręki i ta możliwość obcowania, do tego przepiękne plaże i często to są takie właśnie plaże idyliczne, gdzie nie ma dużej infrastruktury, że gdzieś tam z miasteczka dojeżdżamy i to jest taki zupełnie inny sposób poznawania tej egzotycznej przyrody, nie z poziomu hotelu all inclusive, tylko właśnie z poziomu małego pensjonatu, co dzisiaj też jest zdrowsze i bardziej bezpieczne według tych wszystkich wytycznych, jakie powstają. Więc idealny kraj na podróż z rodziną taką przygodową, idealny kraj dla grup i dla młodych ludzi, którzy chcą przeżyć przygodę, mieć kontakt z naturą, również dla vagabundos, ale ci, którzy pragną eleganckiego wypoczynku również, dlatego że jako ciekawostkę powiem, że na przykład wokół Arenal, tam gdzie znajdują się wspomniane przeze mnie 2 tygodnie temu źródła, tam znajdują się przepiękne hotele spa i wiele z nich jest w rankingu najlepszych hoteli na świecie, które dostały ogromną ilość nagród za fantastyczny wystrój, za najlepsze spa na świecie, za piękną aranżację z przyrodą, za podejście do ekologii. Także warto się pochylić też nad tym tematem, jeśli chcemy ekologiczne wakacje, przygodowe wakacje na łonie natury z pięknymi plażami, to naprawdę polecam Kostarykę. Nie jest to bardzo tani kraj, przynajmniej do tej pory tak było, ze względu, że większość turystów, którzy odwiedzali Kostarykę, to byli Amerykanie, to byli Holendrzy, na przykład wśród Holendrów bardzo popularny kraj, Kanadyjczycy, którzy w dużym stopniu te ceny niestety windowali u właśnie dostawców wszelkich usług, ale mam nadzieję, że może teraz, kiedy ta turystyka będzie chciała z powrotem
potem wrócić na te dawne tory, to te ceny będą bardziej przystępne. Mimo wszystko można sobie też dopasować do swojego budżetu i noclegi, i atrakcje, także naprawdę polecam. Dla mnie jeden z ciekawszych krajów na świecie pod kątem przyrodniczym. Dla wszystkich ekomiłośników zdecydowanie powinien się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Grażyna Woźniczka. Dziękuję. No i polecam. Pura vida. Jedziemy do Kostaryki. A w drugiej godzinie zaprosimy Państwa do Panamy.